jakbyście mogli podsumować współpracę z nią? Czy ona was zaskoczyła? Czy myśleliście, że przyjdzie jakaś taka gwiazdeczka, która po prostu będzie wam mówiła, co macie robić i zero szacunku do was, do waszej pracy? Czy was zaskoczyła swoim podejściem? Jaką okazała się po prostu osobą? Jak ją poznaliście? To znaczy, tak jak pan powiedział, na początku było to takie, przy tym poznawaniu się, to było na takiej zasadzie bardziej, że no, próbowaliśmy tworzyć różne utwory takie przykładowe, pokazywać pewne pomysły, no, które jakby ona akceptowała albo nie. Potem tak coraz bardziej się włączała, że o to, ale może zróbmy to tak jakoś inaczej, coś tam. Próbowaliśmy za tym podążać jakoś i no, jak wygląda, udało się to. Co więcej, no, myślę, że większość słuchaczy będzie trochę zaskoczona, bo tutaj mieliśmy okazję, chłopaki właśnie tam z Teamu Dody, jeśli chodzi o tego produkcyjnego od koncertów, byli tu, słuchali pierwszy raz utworów, no i muszę powiedzieć, że byli bardzo zdziwieni, pozytywnie, na szczęście dla nas bardzo, bardzo na miło z tego względu i że będzie to, myślę, zupełnie inna płyta niż się wszyscy spodziewają. Tak, nie chcę tutaj jakby podpowiadać za dużo, ale... Wracając do samej Dody, no to ja mam taką definicję, no to bardzo prostą. Ja zawsze mówiłem, znaczy tak jak się poznaliśmy bliżej, to mówiłem, że Dody nienawidzę, Dorotę uwielbiam. Ona nienawidzi, jak się mówi do niej Dorota, natomiast ja mam, ona ma takie dwa światy, rzeczywiście, jak jest w kawałku Fakry to opisane. Jakby to, co jest na zewnątrz, jest to moim zdaniem osoba nieprawdziwa, a to tak naprawdę, co widzimy w środku, jak się z nią pracuje, to jest ta Doda prawdziwa. Jakby zrobiliśmy tych płyt trochę, pracowaliśmy z większości tych najbardziej prestiżowych, topowych artystów w Polsce. Muszę powiedzieć, że nikt nas tak nie szanował jak Dorota. Nikt nie był dla nas tak bardzo miły, tak bardzo uczciwy i martwił się przede wszystkim o nas. No, wyobraźcie sobie Dodę, która wpada na 20-centymetrowych szpilkach z trzema obiadami po prostu. Chłopaki, wy siedzicie cały czas... Ze świetnej włoskiej restauracji. Ze świetnej włoskiej restauracji. Słuchajcie, zjedźcie coś koniecznie, bo wy cały czas pracujecie. I jakby tu cały czas to się przewija. Powiem więcej. Ostatnio doszedłem do takiego wniosku, jak już mieliśmy prawie miksy skończone. Doda mówi, słuchajcie, ten kawałek, mowa o Chimerze, zróbcie na zwrotkach, żeby było tak, tak i tak. No my z początku się pukamy w głowę, no przecież to nie będzie w ogóle brzmiało. Natomiast okazuje się, że czasami ja nie jestem w stanie jeszcze do niej do końca zrozumieć jej lotów i tego, co w jej głowie się tam wszystko kotuje, ale później jak to przelewamy na muzykę, okazuje się, że no tak, jest to sens.